Witajcie kochane, dzisiaj pokażę Wam nasz najnowszy toper Anna Q z grzywką i bez przedziałka, czyli z trubkiem. Toper ten jest na okrągłej bazie o średnicy 8 cm. Zapraszam. Zacznijmy od bazy. Tutaj baza ma wielkość koła i jest o średnicy 8 cm. I tak jak zawsze, ten toper jest mocowany na spinkach, tak jak wszystkie nasze topery. Tutaj jest grzywka, nie ma wyraźnie wyznaczonego przedziałka, tylko jest taki jakby czubek. Zaraz Wam pokażę zdjęcie, takie porównanie, jak wygląda przedziałek. Zobaczycie po lewej, a po prawej czubek. Czyli to jest ta różnica. Także to będzie toper odpowiedni dla pań, które noszą grzywkę i nie chcą mieć równo wyznaczonego przedziałka. W tym toperze jest dosyć dużo włosów, to jest długość 40 cm, waży on około 40 g. Tak ten toper wygląda na główce manekina. Czyli, jeżeli ktoś nie ma dużych ubytków, chce tylko sobie zagęścić włosy, przedłużyć na czubku, to będzie on odpowiedni. Jest to ładna grzywka, którą oczywiście można sobie spersonalizować, czyli u fryzjera podciąć. Co jest to na pewno dużą zaletą. I mamy go w trzech kolorach: czyli kolor 4. Taki czekoladowy brąz, to jest taki brąz ciepły, który w słońcu ma ciepłe refleksy. To jest kolor 4. A kolejny kolor to standard, czyli najjaśniejszy blond 613. Tak wygląda. Pamiętajcie też, że w sztucznym świetle, a w słońcu ten kolor jest troszkę inny. Także my Wam zawsze chętnie pomożemy dobrać kolor. Wystarczy nam wysłać zdjęcie. I kolor 6: orzech, tutaj orzechowy brąz. I to były te długie, te o długości włosa 40 cm. A teraz Wam pokażę, jak wyglądają te krótsze. Tutaj włosy, ta sama baza, czyli okrągła 8 cm średnica. Natomiast tutaj włosy są krótsze, czyli 15 cm. I tutaj tak samo widzicie kolor 613. Jeszcze zaraz Wam pokażę na żywo inny kolor. Tutaj kolor 2, czyli gorzka czekolada, czyli bardzo ciemny, najciemniejszy taki czekoladowy brąz. I ta baza z bliska. Zobaczcie, jak to wygląda. Na środeczku, to to jest jasne, to, są, to jest taka imitacja skóry, żeby naturalnie wyglądało. Natomiast po bokach są włosy wszywane na taśmach. Dzięki temu te topery są dosyć gęste i są w dobrej cenie. Ponieważ im większa baza imitująca skórę, tym droższy. Tutaj ta baza jest tylko na czubeczku, tak jak tutaj widzicie. E, pamiętajcie, że to są włosy naturalne, czyli jak wyjmiecie je z opakowania, jak zamówicie, to one wyglądają mniej więcej tak. Zrobię też film, jak ułożyć takie włosy, można, żeby fajnie wyglądały. W każdym razie, jak z, nic z nimi nie robicie, tak jak kupicie, wyjmiecie z opakowania, wyglądają tak. I właśnie, żeby były fajne, to trzeba jakoś ułożyć. E, są to włosy naturalne, więc wiadomo, można prostować, kręcić, przyciemnić. E, jeżeli macie pytania odnośnie przyciemniania, farbowania. To też zapraszam do kontaktu. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy w doborze koloru, czy innego toperu, czy rozmiaru bazy, to też zapraszam do kontaktu telefonicznego. Wszystkie topery znajdziecie w naszym sklepie internetowym, do którego też zapraszam. Dla łapkę w górę będzie mi bardzo miło. Subskrybuj nasz kanał i dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu.